Jakieś 10, może 5 lat temu ktoś powiedział mi, że wyjdą ilustrowane Igrzyska Śmierci. To ja bym się podjarał, poczułbym się taki zachęcony, chętny, żeby to sprawdzić, bo przecież mieliśmy tyle pięknych wydań ilustrowanych książek. No, Harry Potter choćby, piękne, ilustrowane wydanie. No, ale potem Amerykanie wydali ilustrowanego Wiedźmina, <głos》>, gdzie Illustrated Edition równa się 6 obrazków w całej książce. A nie cztery? Nie, sześć, tam było bo? sześć. A to przepraszam, no, przegiełam. Przegiełaś sześć. Więc kiedy gdzieś tam powstała zapowiedź, została wrzucona z Śmierci ilustrowanych z ilustracjami Nico Delorta. Czekaliśmy, a z drugiej strony. Była obawa, że też otrzymamy sześć ilustracji. Tak, w którą stronę to pójdzie? No właśnie. Obawa też dotyczyła tego, że już na przykładzie pierwszych takich sampli widzieliśmy, że to są ilustracje czarno-białe. Czarno-białe. Mi, mi one osobiście kojarzą się z takimi rycinami z podręczników starych. Nie wiem dlaczego. Zazwyczaj te wszystkie ryciny właśnie takie w takim stylem były rysowane. Tak, dlatego dzisiaj Wam po prostu opowiemy o tym wydaniu, o tych igrzyskach śmierci. Nie będziemy mówić o samych igrzyskach śmierci, bo to już jest raczej. Coś, co powinniśmy rozpatrywać w kategorii takiej nowoczesnej klasyki, tak? Takie tak, mam tak wrażenie. Więc przejdźmy po prostu do Meritum. Te igrzyska śmierci, czy warto dopłacić do książki, która ma już swoje lata, którą można już kupić za grosze yy, wszędzie, czy warto dopłacić, żeby kupić sobie twardą oprawę z ilustracjami? Oddaję głos tobie na początek. Czy warto? My jesteśmy fanami igrzysk, więc my też chyba trochę inaczej na to spoglądamy, więc dla mnie yy, dla mnie warto. Chociażby dlatego, że tych ilustracji faktycznie nie jest sześć, a blisko. Tylko siedem. <laughs> Ale licząc, i o ile, o ile się nie pomyliliśmy, to jest ich 28. Plus jedna mniejsza. To 27 plus jedna mniejsza. A, dobrze, dobrze, tak. przepraszam. Już blisko nią, 30. Blisko 30 ilustracji, naprawdę niektóre nawet są na dwie strony. Więc hmm. to naprawdę są duże ilustracje. W ogóle fajnie by było, gdyby cała seria w tym stylu powstała, bo urzeka mnie to okładka, naprawdę. I ten zachód słońca, jest coś fenomenalnego, naprawdę. Ja bardzo bym chciała w całą serię tą w tym stylu, w tym wydaniu uzyska uzyskać mieć, bo to jest naprawdę piękne wydanie. Tak, jeszcze do tego balladę. No i tak. zbliżającą się książkę, piąty tom ma być wiosną. Jeszcze nie znamy polskiego tytułu. Angielski to jest Ripping on Sunday? Nie, nie Sunday. Ripping, ripping. Dobra, dobra. No mniejsza, mniejsza, <grym> zawsze mamy z tym cholernym tytułem problem. Media Rodzino, kiedy podacie polski? Tak, ułatwcie nam życie. W każdym razie, to co ja muszę wam powiedzieć, nie wszystkie ilustracje mnie zachwyciły. Mnie też nie. I co jest najzabawniejsze, to te ilustracje, które były wrzucane jako takie sample promocyjne, to były takie ilustracje, na które ja spoglądałem z taką dozą nieufności, bo to był na pewno róg obfitości. To była tak. mama Katniss y, przypinająca jej tę broszkę z kosogłosem. Natomiast bardzo się cieszę, że w środku znalazłem jednak więcej tych ilustracji, które bardzo mi się podobały. Tak. Ja mam swoich faworytów między innymi Katniss na tym, yy, na tym teście, tak. które były przyznawane w kapitolu. Z tym łukiem. Tak, z tym łukiem, co strzelała się w tam w tych organizatorów, to jest po prostu genialna rycin, rycina yy, ilustracja. Tak samo bardzo lubię i podoba mi się. Yy, przedstawiony motyw Katniss i Pita w jaskini, jak się, jak się ukrywałem. To są moje dwie ulubione takie ilustracje. Ja właśnie też bardzo lubię te ilustracje, o których wspomniałaś na początku, czyli Katniss z tym łukiem i mam w głowie głos Jennifer Lawrence. Thank you for your consideration. Tak, to jest Ona jest genialna. Po prostu lepszej katnic nie moglibyśmy sobie wymarzyć, nie. ale paradoksalnie jak tak oglądałem jeszcze przed nagraniem tego filmu, bo miałem swoje typy ukochanych ilustracji, ale jest jedna, która bardzo mi się rzuciła w oczy i tak zaczęła do mnie przemawiać głębiej, i to jest ilustracja z ukoronowania zwycięzców. Kiedy ten Snow, zupełnie inne przedstawienie Snow'a. Jest Pita, jest Katnis i jest ten wielki gmach panem. Taka sugestia tego państwa niezwyciężonego, tego państwa twardego, Monumentalne. kanciastego, monumentalnego, który trzyma tych ludzi mocno w garści. I wiesz, i taka moja pierwsza myśl, jak tak na szybko przeglądałem tę książkę, to było, no to są ilustracje proste, czarne o białe, proste, bez ukrytych elementów, ale kiedy się przyjrzeć, to tam faktycznie te elementy są te dobitne kosogłosy, są dobitne i w ogóle ta symbolika, która właśnie w tym, na tym obrazku najbardziej, najbardziej do mnie przemówiła. Czyli ja sobie wyobrażam kosogłosa 3 powtórzyć te ilustracje, kiedy ten gmach przykładowo jest już tak w połowie zrujnowany. Tak. To byłoby tak. dla mnie przepiękne. Tak, to Ja mi się przypomniałam, że już miałam trzecią. I o totalnie <noise> o nie zapomniałam. To jeszcze jest moment, kiedy Katni z Piton stoją do siebie plecami i mają właśnie zażyć wilcze jagody. Wykołaki, tak, wykoło! <noise> To jest właśnie też bardzo, bardzo ilustracja, która do mnie też przemówiła. Zapomniałam o niej, jak mogłam. Nie wiem, czy, czy dla fanów, takich, którzy już od lat czytają Iżyska Śmierci, ta książka wniesie coś nowego, bo ja nie będę udawał, że 30 blisko ilustracji ma nagle zmienić wasze życie, ale w moim przypadku jest coś, co bardzo mnie bolało przez wiele lat. I tutaj może taka lekka uwaga w kierunku wydawnictwa Media Rodzina to jest to, że te pierwsze okładki bardzo łatwo się ścierały. I tak, bardzo szybko tak. się ścierały. I my mamy już drugą, że tak powiem, trylogię na półkach, bo pierwsza no, po prostu wyglądała szpetnie. Ale też chyba wypłowiała, nie? Kolory chyba wypłowiały. Nie, kolory, tam, kolory to powiem wiadomo, w naturalny sposób. Natomiast wkurzało mnie tak. to, że te tytuły i nazwiska autorki się ścierały. Natomiast jeżeli ktoś chciałby takie wydanie Igrzysk Śmierci na lata, takie wydanie, które można położyć na tej półce, byle, byle byście nie walili po tej czerwonej okładce promieniami słonecznymi, bo to wypłowi je w sposób naturalny, to ta edycja jest zdecydowanie lepsza. I tutaj też fakt, że to jest wklęsłe. Wklęsłe, więc to nie, powi nie powinno się ściać. No chyba że będziecie tam wiecie. No jak, będzie, jak ktoś się postara, no to co jeszcze miłym zaskoczeniem jest, to cena 70 zł okładkowa. Patrząc, że niektóre książki dzisiaj zwykłe, kosztują już 59. Nawet polskie debiuty tyle potrafią kosztować, tak? tak? A tutaj mamy amerykańską książkę. No ona ma swoje lata, ale jest w twardej, prawie to, ilustrowana. Ale to, to jest książka ponadczasowa, więc nie mów mi, że ona ma swoje lata. To jest książka na każde. Ale właśnie o to chodzi, że, że książki nawet te ponadczasowe i tak mogą być sprzedawane, że tak powiem, w cenie nówki, tak? Nowego jakiegoś wydania, nowej pozycji niedostępnej wcześniej na rynku, no, a nawet i droższe, co pokazują niektórzy wydawcy sprzedając klasykę po 150 zł. To już jest <słuch> abs absurdalne. To jest absurd. Natomiast tak, powiem Wam, że jeżeli chcielibyście wymienić, czy jeżeli chcielibyście podarować komuś, to lepszej edycji nie znajdziecie w stosunku do tego, jakie były nasze oczekiwania po samplach, do tego, co dostaliśmy i widzimy, to jest naprawdę duża, duża różnica, na plus oczywiście. Tak, to nie jest ten poziom Harry'ego Potter i Jim'a to, no to, to, to powiedzmy sobie stylizy, wprost. Tak? Ja też jestem fanem kolorków, natomiast jestem mile zaskoczony tym, w jakim kierunku te ilustracje poszły i bardzo mile jestem zaskoczony tym, jak potrafią one fajnie wyglądać i oddziaływać gdzieś na emocje. A podczas czytania, wydaje mi się, będą oddziaływać jeszcze bardziej. Bo mi się wydaje, że oni tu postawili na surowe ilustracje, bo ta książka też tak jest, nie jest kolorowa, nie ma tam sielanki, nie ma niczego. Po prostu wszystko jest takie, wiesz, kanciaste, szarobure, ponure, tak. ostre, surowe. Dlatego ja uważam, że chyba te ilustracje dlatego tak, takie są, a nie inne. Prawie 30 ilustracji, czyli możemy mówić naprawdę o ilustrowanym wydaniu, a nie wydaniu z kilkoma ilustracjami, jak ten amerykański pożal się boże. Ilustrowany wieźmin blech. Dajcie znać, czy zamierzacie kupić, dajcie znać, czy zamierzacie komuś prezentować. I może też napiszcie, czy wy też kochacie takich grzyska jak my, czy wyczekujecie tego piątego tomu, bo my się nie możemy po prostu toczyć. Już się jaramy tym. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa. Hej.